kwestii formalnej bardzo proszę, pan przewodniczący. Szanowni Państwo, tak jak wstępnie mówiłem, chciałem Państwa prosić o wprowadzenie w trybie nagłym rozpatrzenie po sprawie nagłym oraz wystąpienie do drugiego czytania uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Chodzi o harmonogram prac nad budżetem. W tej sprawie szefowie klubów uzgodnili stanowisko i uzgodnili to także z prezydentem. To jest projekt uchwały według druku numer 1042. I druga uchwała, też proszę o wprowadzenie rozpatrzenia sprawy nagłej, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta z dnia 25 kwietnia w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej. Jest to druk numer 1043. To też dotyczy powołania na funkcję wiceprzewodniczącego tej komisji pana radnego Kosioła. Bardzo proszę, jeżeli to jest możliwe, o wprowadzenie w trybie nagłym tych dwóch uchwał, żebyśmy je mogli dzisiaj procedować. Bardzo proszę, to radny, pan to drugi. Bardzo proszę. A więc zaczniemy. Pierwszy druk. W sprawie zmiany uchwały nr 12/143/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej. Z głosem za, głosem przeciw temu wnioskowi. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem druku według numeru 1041 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czekamy, czekamy. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Problem. Bardzo proszę o załatwienie problemu. Ale mamy problem. Tak? 29 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę o wprowadzeniu punktu. 29. 0. Kolejny druk. W sprawie zmiany uchwały typu prac nad projektem uchwały budżetowej, to jest ten? Tak. W sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa dnia 8 września 2003 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Krakowa. Głosem za, głosem przeciw temu wnioskowi nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzenie projektu według druku nr 1042. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. Zero przeciw, zero wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada wprowadziła ruch do dalszego procedowania. Obydwa druki. Dobrze.